2012 roku zaczęło się w Jarosławiu od półmaratonu benedyktyńskiego, który przybył tutaj do Jarosławskiego Opactwa, później cały szereg biegów benedyktyńskich po mikro maraton benedyktyński, który był przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. I tak tego roku rozwijała się cała formuła tych biegów. Skończyliśmy na biegach takich właśnie masowych. W tym roku po raz pierwszy udało się zorganizować dwa biegi jednocześnie, czyli prawie 2 kilometry i ponad 10 kilometrów bieg z Lasu Kidałowickiego. Mamy pierwszego zawodnika na lecie, drodzy Państwo. Przypominam, że dziś dwie kategorie biegowe. Pierwsza kategoria, która miała swój start w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, to bieg rodzinny na 2 km. Druga kategoria to 10 km. Ten bieg rozpoczął się w lesie w Kidałowicach. I to chyba jest najmłodszy uczestnik biegu, drodzy Państwo, numer 327. Wielkie brawa dla tej uczestniczki. Moi drodzy, to bardzo piękne, że całe rodziny uczestniczą w takich imprezach jak ta. Po pierwsze upamiętniają wydarzenia ważne w historii naszej ojczyzny, a po drugie czynnie uprawiają sport i rekreację, dbają o swoje zdrowie, dają przykład innym, jak można spędzać wolny czas nie tylko przed telewizorem, nie tylko w McDonaldzie, KFC, ale przede wszystkim właśnie biegając, przede wszystkim ruszając się, pływając, jeżdżąc na rowerze. Wielkie brawa dla wszystkich z Państwa, którzy zechcieliście wziąć udział w dzisiejszym biegu. Drodzy Państwo, pierwszy z uczestników biegu na 10 km w trakcie biegu bohaterom czasu wojny. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, witamy pierwszą kobietę, która biega na linię mety. Wielkie brawo! Drodzy Państwo, na mecie zameldowała się właśnie pani Anna Polnik. Odezwały się gromkie brawa. Witamy księdza! Ksiądz Michał jest już z nami. Biegnie dwóch uczestników, którzy kończą nasz bieg. Panowie w barwach narodowych, to właśnie takim akcentem kończy się bieg bohaterom czasu wojny.